Cześć, witajcie. Kazik wiele lat temu śpiewał o 12 groszach, a ja dziś postanowiłem wtrącić kolejne 12 groszy na temat Xiaomi 12 Pro. Dzięki uprzejmości producenta mogłem z tego smartfonu korzystać dosyć długo i dziś mogę Wam uzupełnić informacje, które podawałem w pierwszym filmie z moimi pierwszymi wrażeniami na temat użytkowania tego telefonu. Film znajdziecie tutaj. A teraz dopowiem może o paru rzeczach, które zauważyłem podczas dłuższego użytkowania telefonu i odpowiem Wam też, czy korzystając z tego telefonu zmieniłem zdanie, jakie miałem o nim po moich pierwszych wrażeniach. Styl telefonu niezmiennie bardzo mi pasuje. To urządzenie niebrzydkie, z bardzo praktycznym tyłem, który bardzo mało się brudzi. Ale niestety boleśnie przekonałem się o tym, że jednak jest on ze szkła i zachęcam Was, jak już sobie ten telefon byście kupili, noście w tym pokrowcu, który jest dołączony do zestawu. Ja nie nosiłem i cóż, auć. Ale wróćmy do urządzenia. Jeżeli chodzi o ergonomię, nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest na swoim miejscu. Nawet czytnik linii papilarnych jest dosyć wygodny w użyciu. Ja nie przepadam generalnie za ekranowymi czytnikami linii papilarnych, ale ten w Xiaomi 12 Pro jest wyjątkowo nieirytujący. Oceniłbym go na taką solidną czwórkę, może nawet czwórkę z plusem. Jak już o tym wspominam, to rozpoznawanie paszczy robi swoje, działa jak należy. Tutaj też żadnych zastrzeżeń nie mam. A co mi w obudowie nie pasuje? Nie jest wodoszczelna. We flagowcu za 5000 moim zdaniem brak wodoszczelności jest bardzo dużym niedopatrzeniem producenta. Dopatrzeniem jest za to AMOLEDowy wyświetlacz E5. Jest świetny. Okej, jest duży. Nie każdy ogarnie go w całości jedną dłonią. Ma zaokrąglone boki, co też nie każdy polubi. Natomiast ja polubiłem go za kolory mocne, intensywne, soczyste, ładne, po prostu ładne i za bardzo wysoką jasność. Według deklaracji producenta sięga ona szczytowo 1500 nitów. Ja tego nie mierzyłem, ale wierzcie mi, w pełnym słońcu ten telefon naprawdę spisuje się świetnie, jest bardzo komfortowy w obsłudze. W nocy też nie męczy wzroku, oczywiście wszystkie opcje ochrony wzroku tutaj mamy. Do tego mamy wysoką częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Oczywiście może być ona regulowana automatycznie od 1 do 120, ale możemy sobie ją też ustawić na sztywno. Na sztywno możemy sobie też ustawić rozdzielczość ekranu, bo generalnie ten wyświetlacz może pracować w bardzo wysokiej rozdzielczości 3200x1440 pikseli, ale nie zawsze jej potrzebujemy, a wiadomo, to żre baterię. Więc możemy sobie przestawić na zwykłe Full HD, też będzie nieźle, a trochę mniej będziemy jednak drenować akumulatorek. Pod adresem wyświetlacza nie mam żadnych, ale to żadnych, absolutnie żadnych zastrzeżeń. Może poza tym, że firmowo naklejona folia ochronna bardzo szybko się poddaje, a sam wyświetlacz chroni szkło Gorilla Glass Victus. I tutaj wtrącę, że ja nie jestem entuzjastą Victusa. Zbyt dużo telefonów z tym szkłem jakoś dziwnym trafem mi się potukło. Może mam po prostu pecha, a może jednak ten Victus nie jest taki super hiper, jak go malują. O interfejsie Xiaomi opowiadałem już wiele razy, ale dla tych, którzy żadnej wcześniejszej recenzji nie oglądali, w ogóle jak mogliście to zrobić, powiem kilka słów o MIUI 13, czy interfejsie opartym o Androida 12, jaki znajdziemy w Xiaomi 12 Pro. Interfejs moim zdaniem całkiem sympatyczny. Nie jest surowy. Xiaomi dokłada trochę własnych aplikacji, aczkolwiek generalnie w 99% są to apki użyteczne. Nie dokłada typowych śmieciuchów, co też jest fajne. Daje całkiem spory zakres personalizacji, na przykład Always on Display możemy tak totalnie przekombinować, że aż głowa boli. Generalnie jest tu na bogato, ale też dosyć przejrzyście i dosyć intuicyjnie. I nawet jak wcześniej nie mieliście z MIUI-em do czynienia, tylko na przykład używaliście sobie surowego Androida albo nie daj Boże iOS-a, dacie sobie radę, ogarniecie ten telefon raz, dwa, trzy, pięć. Nie powinniście mieć tutaj żadnych problemów, a na pewno nie spotkacie tutaj żadnych udziwnień, żadnych rzeczy bardzo specyficznych dla MIUI-a. Jak ten interfejsik, moi drodzy, pracuje? Generalnie przez 99,9% czasu pracuje świetnie, płynnie, równiutko, szybko, sprawnie, ale, no właśnie, tu dochodzimy do tego pewnego ale, które akurat dokuczało w moim egzemplarzu. Ja celowo przeciągałem moment nagrania tej recenzji, żeby wybadać, czy to jest jakaś reguła, czy to są przypadki, ale czasem ten telefon po prostu się wykładał. W różnych dziwnych miejscach, czasem ustawienia się potrafiły skraszować, czasem apka aparatu, czasem galeria. Generalnie zdarzało się to niezwykle rzadko, ale jednak zdarzało się, co moim zdaniem we flagowcu za 5000 miejsca mieć zupełnie nie powinno. Miejmy nadzieję, że kolejne aktualizacje, które wyda producent, usuną ten problem raz
A dobrze. O wydajności też specjalnie nie ma co wiele opowiadać. Powiem tylko jedno. Snapdragon 8, oczywiście pierwszej generacji. Do kompletu 12 gigsów RAMu i 256 pamięci wewnętrznej. Oczywiście ze zgrzytem w postaci braku możliwości rozbudowy tejże wewnętrznej pamięci. No i skoro już wspomniałem rzeczonego Snapdragona, to już chyba się domyślacie, co tutaj się odwala. No tak, w benchmarkach telefon wymiata. W grach wymiata. No i jako grzejnik do rąk też wymiata. Tym jest naprawdę dobry i niestety, kiedy już się zagrzeje, a potrafi się zagrzeć nie tylko przy benchmarkach, ale i przy dłuższym graniu, czy przy dłuższym nagrywaniu filmów, no to cóż, niestety throttling widać i to nie tylko na wykresach, ale widać go i czuć podczas użytkowania telefonu. Ten throttling jest tutaj jednak dosyć solidny, jak widać na wykresach, a co gorsza, pojawia się stosunkowo wcześnie, a jedyną pociechą, chociaż niewielką, może być to, że jak ta wydajność nam już zjedzie w dół, to już potem mniej więcej trzyma w miarę równy, ale niestety niższy niż pierwotnie poziom. Niemniej, znów uważam, że we flagowcu coś takiego, kurczę, no nie przystoi jednak. Pamiętam, że 11 również miała podobny problem, no i chyba nadal nic z tym nie zrobili, a myślę, że problem producent zna. Gwoli sprawiedliwości dodam, że przy normalnym użytkowaniu, takim nie za nadto obciążającym moc procesora, telefon ani się nie grzeje, pracuje fajnie, responsywnie, sprawnie i w zasadzie przez większość czasu problemów nie zauważymy. Ale jak już je zauważymy, to je zauważymy tak dosadnie dosyć. Jeśli chodzi o akumulator, moim zdaniem Xiaomi odwaliło tutaj świetną, znakomitą robotę. Co prawda akumulator na pierwszy rzut oka nie zwiastuje cudów. Ma pojemność 4600 mAh, więc jak na dzisiejsze standardy można by powiedzieć wręcz, że za mało. Ale moi drodzy, ładuje się za to z mocą 120 W. Tak, dobrze słyszycie, 120 W, do tego pokaźna ładowarka, nie zawsze nam wejdzie w mocno upakowaną listwę, jeżeli z takowej korzystamy, ale za to napełni nam ten telefon w około 20 minut, a do tego jest w komplecie. Można? Można! I za to Xiaomi 12 Pro ma u mnie mega propsy, bo rzeczywiście bardzo mocno doceniłem to rozwiązanie. A ile trzyma bateria? Dyskutując w gronie recenzentów, słyszałem bardzo różne opinie i nie zawsze zgadzające się z moimi odczuciami. W moim przypadku ten telefon bezproblemowo wytrzymywał cały dzień bez ładowania, a nawet jeżeli mocno go obciążyłem, nagrywając tam różne filmy, robiąc mnóstwo zdjęć, gadając z niego w zasadzie non-stop i tak dalej, to moment na ładowarce i jechaliśmy dalej. Zatem tutaj nad czasem działania akumulatora bym się zupełnie nie rozczulał. Wiecie co? Zrobiłem też próbę, zacząłem tego telefonu używać jako drugiego urządzenia, nie jako daily drivera i pociągnął 2,5 dnia, ale wtedy już był faktycznie używany sporadycznie. Nie zauważyłem natomiast czegoś, co zauważyło kilku moich szanownych przyjaciół z branży, mianowicie szybkiego drenowania baterii podczas bezczynności. Przez noc ta bateria potrafiła mi zjechać o 1-2%, czyli można śmiało powiedzieć, że telefon w nocy wiele nie działał, natomiast moim znajomym potrafiło się przez noc rozładować prawie do zera. No cóż, może po prostu ja nie korzystam z jakiejś aplikacji, z której oni korzystają. W każdym razie ja z akumulatora jestem mega, mega zadowolony i uważam go za najmocniejszy punkt tego smartfona. Pod względem komunikacyjno-dźwiękowym również jest bardzo spoko. Nie mamy niestety tutaj mini jacka, ale mamy za to bardzo porządne, stereofoniczne głośniki. W dodatku symetryczne, jeden na górze, drugi na dole. Brzmią naprawdę dobrze, jest nawet trochę basu, jest nawet trochę poczucia stereofonii, jest głośno, ale i czysto zarazem. Podobnie bardzo dobrze oceniam głośnik słuchawkowy, ale tutaj jeden minusik. Kiedy rozmawiamy, wokół nas dosyć dobrze wszyscy słyszą, co mówi nasz rozmówca. Za dużo dźwięku tutaj wydostaje się na zewnątrz, być może przez otwory tego górnego głośnika multimedialnego. To już kolejny model Xiaomi, w którym zauważyłem ten problem. I kolejny problem, który również jest dosyć notoryczny w przypadku Xiaomi, to niekoniecznie zawsze prawidłowo działający czujnik zbliżeniowy. Reszta komunikacyjnej strony tego telefonu jest jak najbardziej w porządku. Wszystkie moduły łączności, czy to 5G, czy GPS, czy Wi-Fi działają bez zarzutu. Tutaj absolutnie żadnych problemów nie dostrzegłem. Problem pojawi się tylko wtedy, kiedy zechcecie użyć eSIM. No, musicie kupić inny telefon, tu nie użyjecie. Ale za to Xiaomi 12 Pro możecie użyć w roli pilota do telewizora. Ma, moi drodzy, bowiem nadajnik podczerwieni, co strasznie lubię i to kolejna rzecz, za którą ten telefon muszę pochwalić.
Ciekawi Was pewnie, jak ocenię możliwości fotograficzne Xiaomi 12 Pro. Zauważyliście już pewnie, że brak tutaj dumnego napisu 108 megapikseli. I bardzo dobrze, bo tu nie ma jednej wielgachnej matrycy i dwóch jakichś tam bezużytecznych, tylko są trzy nader użyteczne matryce. Wszystkie trzymają rozdzielczość 50 megapikseli, chociaż mają różne rozmiary, co jest w sumie istotne. Główny moduł ma optyczną stabilizację obrazu, która pomaga przy słabo doświetlonych scenach albo przy scenach w ruchu. I generalnie zdjęcia z głównego aparatu są w zasadzie sztosowe. Można trochę ponarzekać, że przy bardzo dużym powiększeniu zauważymy trochę dość intensywne wyostrzanie obrazu, które objawia się artefaktami na krawędziach, ale to przy dużym powiększeniu, naprawdę dużym, kiedy już mocno skropujemy sobie wyjściowy obrazek. Generalnie zdjęcia są świetne, jak najbardziej oglądalne i ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. I można również narzekać na zdjęcia nocne. Jest oczywiście tryb nocny, ale działający w bardzo przyjemny, w bardzo subtelny sposób. Nie robi nam od razu dnia z nocy, ale fajnie wyciąga to, co normalnie byłoby słabiej widoczne, a jednocześnie przytłumia oczywiście te elementy, które zbyt mocno prześwietliłyby kadr. Jest naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest również w przypadku ujęć szerokokątnych. Oczywiście z racji rozmiaru matrycy dynamika tych zdjęć jest odrobinę mniejsza, ale nadal fotki są bardzo dobrej klasy i śmiało można też używać szerokiego kąta w nocy. Trzeci obiektyw to taki delikatny teleobiektyw. On daje raptem dwukrotne przybliżenie, czyli nie za duże, ale dzięki niemu zyskujemy bardzo fajne portrety. No i oczywiście możemy troszeczkę sobie zacieśnić kadr, nie ruszając się z miejsca. Natomiast trochę szkoda, że nie dali chociaż trzykrotnego przybliżenia, byłoby jeszcze praktyczniejsze. Jeżeli chodzi o makro, jest nie najgorzej, aczkolwiek tutaj nie ma dedykowanego aparatu i przyznaję, trzeba się nauczyć robić ujęcia makro Xiaomi 12 Pro. Nie jest to na początku łatwe, trzeba trochę potrenować. Przedni aparat to w zasadzie standardowa w tej klasie jednostka 32 megapiksele, niestety bez autofokusa i bez możliwości filmowania w 4K. To już jest dla mnie troszeczkę dziwne i troszeczkę niezrozumiałe, a skoro już mówię o filmowaniu, to filmowanie tylnym aparatem jak najbardziej na propsie. Dobre kolory, dobra ostrość, dobry dźwięk, tu się nie ma naprawdę do czego przyczepiać, nawet po zmroku jest zupełnie dobrze. W ciemności trochę gorzej wypadną obiektywy tele i szerokokątny, ale powiedzmy, że też się da te filmy obejrzeć w dzień, to jak najbardziej spoko możecie sobie nimi nagrywać. Co ważne, można się przełączać podczas filmowania pomiędzy obiektywami, natomiast nie robimy tego skokowo, czyli szeroki główny tele, a mamy suwaczek trochę przypominający jakby cyfrowy zoom. Natomiast sprawdziłem, rzeczywiście obiektywy są przełączane, kiedy suwaczek znajduje się w skrajnych położeniach. Natomiast pomiędzy nimi, no to wiadomo, już jest jakaś tam sztuka cyfrowa, więc lepiej tego unikać. Zatem podsumowując, Xiaomi 12 Pro to niemal petarda. Dlaczego niemal? Zacznijmy od pozytywów, czyli od świetnego wyświetlacza, dobrej wydajności, dobrych aparatów fotograficznych, ładnej i ergonomicznie zrobionej obudowy i fajnego akumulatora z bardzo, bardzo szybkim ładowaniem. Do tego można jeszcze wspomnieć sympatyczny, przyjazny interfejs i bogaty zestaw, bo w komplecie mamy nie tylko ładowarkę, ale nawet też pokrowiec. A co z minusów? Przede wszystkim wypomniałbym Xiaomi brak wodoszczelności. We flagowcu no to trochę słabo. Po stronie niedociągnięć wymieniłbym też wyraźny, zbyt mocny throttling i wyraźne nagrzewanie się obudowy. Mógłbym też troszeczkę ponarzekać na brak gniazda na microSD. W przypadku aparatów no to cóż, przedni też mógłby mieć autofokus i też mógłby nagrywać w 4K, a z tyłu no jednak wolałbym chyba trzykrotny zoom zamiast dwukrotnego. To już jednak takie czepianie się trochę na siłę, bo ogólnie fotograficznie i filmowo jest całkiem ok. No i najgorsze to moim zdaniem cena. Według mnie wysoka. Dlatego też polecam Wam, abyście poszukali w ofertach operatorskich. Jak uda Wam się ten telefon wyrwać taniej niż żąda za niego producent, to nie będzie to zły zakup, jak najbardziej. Jeżeli kupujecie w wolnej sprzedaży, no to cóż, chyba jeszcze musicie poczekać, aż ceny spadną, bo na razie ponad miesiąc już po premierze ta cena jest na sztywno taka, jaka była i nie ma ochoty spadać. Kończąc nasze spotkanie z Xiaomi 12 Pro, w zasadzie pozostaje mi powiedzieć już tylko jedno. Moi drodzy, tanio już było. Pozostaje mi tylko podziękować Wam bardzo za to, że oglądaliście. Poprosić oczywiście o suby, łapki w górę i tak dalej. I zaprosić na następne filmy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.